Jesteśmy przed wjazdem na obwodnicę do Kędzierzyna Koźla. Niedawno dzisiaj tu szły pielgrzymki do Studzionki. Bardzo świetna i fajna uroczystość, która już latami trwa, taka pielgrzymka na pieszo do sanktuarium, które znajduje się niedaleko ujazdu za wioską Goj, Studzionka tak zwana. A my będziemy dzisiaj omawiać temat i zapytamy się, co ludzie myślą na temat tej obwodnicy, która tutaj powstanie. Tak więc serdecznie zapraszam. Witam serdecznie, tubylcy przyjezdni. O, sami swoi. Ja mam takie pytanie, czy kojarzycie tą obwodnicę, co budują na Kędzierzynie Koźle? Nie. Nie? A myślicie, że przyda się takie coś, czy raczej nie będziecie używać? Nie, no raczej się chyba przyda, nie? Skoro budują, to się przyda. Dla mnie każda budowa i powiększanie jakiejś infrastruktury drogowej, szczególnie obwodnic, jest korzystna, bo ciąża jednak te drogi bardziej miejskie. Bo na przykład na Gliwice właśnie zawsze są, 8.8 jest zakorkowana często, prawda? Tam ten system jest bardzo napięty, ale znowu... Co, z jednej strony napięty... Do widzenia! Z drugiej strony jednak kto nie przyjeżdża na Śląsk do Gliwic z innych części kraju, mówi, że dzięki rozbudowaniu tej sieci A1, DTS-ka, A4... DTS-ka dużo dała, prawda? No, są pod ogromnym wrażeniem, jeśli chodzi o samą możliwość dojazdu. No, są 4 drogi dojazdowe do Gliwic przez A4, Mikołów, DTS-ka, stare 8.8. Coś pięknego i dzięki temu mamy też mnóstwo pracy, prawda? Jest to naprawdę... Bo te fabryki się rozbudowują. No oczywiście, że tak. No. Logistyka znacznie poszła dzięki temu, że ten łańcuch dróg się tak szeroko rozbudował i takiego pojączka, powiedzmy, stworzył, że to daje. No, wystarczy pojechać na strefę i popatrzeć na tablicę rejestracyjną. Dokładnie. To jest niesamowite. Masz, nie wiem, czy 10% ludzi pracujących na strefie jest z Gliwic. Cała reszta to jest jednak, są ludzie z całej aglomeracji śląskiej przyjeżdżający. Gdyby nie było tych dróg, no to by nie przyjechali. No. I teraz w stronę ujazdu, jak jedziemy, tam budują dużą obwodnicę na Kędzierzyn Koźle. Czy to zmniejszy właśnie korki, czy tam były korki, czy to jest potrzebne? Zmieni się przejazd przez ujazd. Bo przez ujazd jest ciężki przejazd z powodu tego, że jest wąsko, jednokierunkowe. No, zdarzają się i osobówki, i ciężkie, i cykliści. Właśnie, racja, bo jest ciężko takie tiry, jak tam mają przejeżdżać. I jak od Kędzierzyna jadą w stronę Pyskowic, ten lewy ciasny zakręt muszą pokonywać. No, tak ominą całe, już od Kędzierzyna będą mijać i Sławęcice, i wylecą za ujazdem. Nie? Czyli mniej będzie nawet wypadków i zagrożenia. Tak jest. No, a na ósemkach jest... tworzą się korki, no bo czwórka jest jeszcze przytkana. Bo tam w okolicach Nogawczyc jest jeden pas zamknięty. Nie? A także no, przymykając jedna druga, zatyka się inne drugi. I to jest normalne. Jakby to było w latach 70., tak jak był nastolatkiem, no to można było jeździć, a teraz to auto na aucie. Powinna być już dawno ta obwodnica zrobiona, bo widać, asfalt co chwilę jest zdrachany. Super, to dziękuję. Od tego zakrętu aż tu do tego miejsca jest wyboje takie, że... Te tiry robią, prawda? Ciężkie? Te tiry. No to jest 24 tony, czy nawet więcej, nieraz więcej przełonaczują. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Tak. Oj, akurat mamy takiego tira, który tu jedzie i za niedługo to się już tu skończy. Asfalt nie będzie cierpiał. Powinni tam zrobić rondo, bezpiecznie jest jak ten, nie? Bo tam jest jak teraz ta obwodnica będzie, to tam nikt nic przepisowo nie jedzie, tam wszyscy sypią. Tam 60-70 nie jedzie, nie? Tam będzie natężenie ogromne. No, na przykład teraz od Rudzieńca to ciężko wyjechać. Bo teraz jak nie ma tej obwodnicy, nie, to też ciężko wyjechać, nie? Bo
pan wyjeżdża w lewo, żeby skręcić na przykład z przyczepką, nie, to po prawej stronie jest ten szłaba widoczny, bo jak ten dołek zaśpiewamy, za chwilę. Ten dołek jest, nie, i tam szłaba widoczny, a z lewej strony jest zakręt, tam jedzie 60, 70, tam sepią 9, 8 dych. No, tam jest szybko, prawda? No, a tak na przykład traktorzysta, to by miał ciężko wyjechać, na przykład rolnik, nie? To ja mam nadzieję, że te rondo zrobią tam. Nie wiem, podobno walczą już 20 lat z tym. Z urzędnikami, nie, że... Co przyjdzie do władzy, to umywają ręce, nie? Że spalają na tych, bo tamto. A żaden nie chce wziąć odpowiedzialności. I tu zbliżamy się do tego skrzyżowania, o którym pan mówił. Tu by było naprawdę warto te rondo zrobić. Tu właśnie po prawej stronie mamy ten podjazd, gdzie słońce nasze ślepia. Jest Rudziniec, za nami droga do ujazdu, a tu na Chechło, a na wprost na plażę, na Puławniowice i na wjazd na A4. O, a przejeżdżając jeszcze przez ten most, wiem, że on też ma być rekonstruowany i zrobiony taki jak w Puławniowicach. Jak widzieliście na moich filmach, w Puławniowicach bardzo ładnie zrobili ten most. Nietypowy kolor, który go na pewno wyróżnia. Wiadomo, na pewno dużo ludzi też drażni może ten kolor, ale mi się tam podoba. Ładny, wyróżniający. Tu widzimy już Rudziniec, piękny żywopłot ozdobny, wcięty w literki Rudziniec. Bardzo mi się to podoba, niesamowita praca. Nie wiem, kto włożył w to wysiłek, to szacunek dla niego.